Cześć, mam na imię Krzysztof. Witajcie w recenzji drugiej części gry Plants vs. Zombies Garden Warfare. Podobno dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Z drugiej strony zasady są po to, aby je łamać, więc zróbmy to i zacznę właśnie tym tematem. Pierwszą część Garden Warfare zakupiłem pod koniec 2014 roku za jakieś 80 zł, czyli połowę kwoty żądanej za część drugą. Owszem, była to cena promocyjna, świąteczna, a ja, nie znając zombisów w wersji 3D, zdecydowałem się zaryzykować i w tych nieznanych wodach według statystyk Origin pływałem 360 godzin, zdobyłem 95% osiągnięć. Tak, Garden Warfare to zdecydowanie dobra gra. Tą recenzją odpowiem na pytanie, czy warto zapłacić dwukrotnie większą sumę za część drugą. Wydawca, firma Electronic Arts, w reklamach gry używa słów większa, groźniejsza, większa. Wreszcie reklama, która nie naciąga i nie okłamuje klienta. Rzeczywiście tak jest. Twórcy na szczęście nie eksperymentowali zbyt wiele, po prostu do szuflady z zawartością GW1 upchali tyle nowości, że nie potrafię tej szuflady domknąć. Co dziwne, gra wydaje się być spójna i pełna już na starcie, to znaczy czasy mamy takie, że często z jeszcze niewydanej gry producenci wycinają powiedzmy jej 30% i zanim gra pojawi się na półkach sklepowych, już zapowiadane są płatne dodatki i inne pierdolety, bez których gra przecież jest niepełna, gracz musi je zdobyć, choćby miał zmywać mamie naczynia przez miesiąc, ewentualnie sprzedać nerkę, bo przecież ona do sterowania postacią nie jest potrzebna. Przy pierwszym uruchomieniu gra wita nas przyjemnym samouczkiem. Oto kiełkuje uśmiechnięty słonecznik, wzdychając przeciąga się i... Okazuje się, że pomimo naszych starań w pierwszej części gry głupiutkie zombiaki opanowały część miasteczka. Pieczę nad kwiatem obejmuje opiekun roślin Dave. Krótkimi wskazówkami wyprowadza nas cało z opresji, zabiera na pokład swego latającego kampera, w konsekwencji czego zostajemy wcieleni do walczącej z zombisami konspiracyjnej organizacji Liść. Podczas lotu Dave przybliża graczowi obecną sytuację. Miasteczko zostało podzielone na trzy strefy, z czego krańcowe należą odpowiednio do roślin i zombisów, a środkowa strefa to strefa walki. Mój słonecznik wysiadł z kampera, po czym zostałem zbombardowany przez grę ilością rzeczy, którymi mogę się zająć. Ale mówię tutaj o pierwszym wrażeniu. GW2 to niby tylko prosta strzelanka, ukazana z perspektywy trzeciej osoby, a nie rozbudowane RPG, na dodatek w teorii to gra przeznaczona dla młodszych graczy. A i to mylne i krzywdzące grę stwierdzenie. Zaczynamy na podwórku roślin, które to jest naszą dzielnicową bazą wypadową. Dave z roślinami wydzielili teren, ogrodzili go wysokim żywopłotem, zainstalowali, a raczej zasadzili instalacje obronne i prowadzą stąd operacje przeciw panoszącym się praktycznie po drugiej stronie ulicy zombisom. Już po kilku pierwszych krokach zrozumiałem, że menu zostało wplecione w grę w bardzo płynny sposób. Po prostu ogromne drzewo w swych korzeniach kryje tablice pokazujące nasze osiągnięcia. Są to bardzo dokładne statystyki, każda postać ma swoje osobne. W garażu od Dave Bota otrzymujemy zadania tworzące mini linie fabularne. Tablica ogłoszeniowa może dać nam dzienne zadania. Budka personalizacji pozwala zmieniać postać. W automacie wydamy zdobyte podczas gry pieniądze, a jeśli mamy ochotę, możemy wystrzelić się z całkiem konkretnej armaty prosto w walczące na polu bitwy postacie. Bo walka nigdy nie ustaje, bo walczący nie śpią. Dniami i nocami kwiaty i zombisy próbują przepchnąć linię frontu w stronę przeciwnika. Można wyjść z bazy, postrzelać do przeciwnika, który chyba nigdy się nie kończy. Ma to swój urok. Na dodatek to tryb, który powiedzmy, że dzieje się sam. Jest dość łatwy i przyjemny. Na upartego można stanąć na jakimś podwyższeniu, jedząc ciasto jedną ręką, drugą kierującą myszką strzelać sobie spokojnie i nabijać doświadczenie. Jak już się najecie lub zabraknie ciasta, można wejść do bazy przeciwnika, co załączy alarm i z baz wyjdą bossowie. Oczywiście to tylko taka rozgrzewka. Polecam jeszcze na centralnym punkcie placu wznieść flagę na maszt, co załączy atakujące nas kolejne, coraz silniejsze fale przeciwników.
Prócz tego można zwiedzić resztę mapy, gdzie znajdziemy kolejne możliwe aktywności. To jest kilka postaci z zadaniami dla nas, skrzynki z różnymi cosikami, ale też na przykład boisko do piłki nożnej. Tu już samemu się nie pogra, zaczyna się gra dla wielu graczy. Można zaprosić trzech znajomych, aby w sumie w czwórkę pobiegać w tej pierwszej lokacji. Esencją gry są potyczki z ludźmi. W bazie, po wejściu w portal gry wieloosobowej, możemy wybrać kilka jej wariantów i trybów. Klasyczny Deathmatch CTF czy Team Deathmatch są wypierane przez bitwę o teren. To najlepszy i co nie dziwi najpopularniejszy tryb rozgrywek sieciowych w GW2. Może w nim brać udział do 24 graczy, a polega on na przejmowaniu kolejnych punktów na mapie. Trzeba w określonym punkcie stać przez określony czas. Tym razem obydwie strony konfliktu mogą atakować i bronić swojego terenu. Wyboru dokonujemy w bazie w portalu gry wieloosobowej. Każde nasze działania nagradzane są monetami, a ich ilość zależna jest od tego, czy ubiliśmy ledwo trzymającego się na nogach zombisa w trybie pojedynczego gracza, czy może właśnie pokazano nas na podium zwycięskiej gry o teren, gdzie rozbiliśmy przeciwną drużynę w proch i w kurz. Nawiasem mówiąc, po warstwie kurzu pod łóżkiem sądzę, że odbyła się tam niejedna bitwa. Zdobyte monety możemy wydać w bazie w automacie, kupując zafoliowane zestawy kart. Te najtańsze dają nam roślinki do posadzenia w doniczkach w trakcie walk. Najprostsze będą pluć groszkiem, te lepsze użyją płonącego lub zamrażającego groszku, inne zioną ogniem, a jest też taka roślina, która po prostu przechodzącemu obok zombisowi da z liścia w twarz. Zombie nie sadzą roślin, do doniczek wsadzają roboty mające podobne właściwości. Droższe zestawy kart zawierają losowe elementy personalizacji naszych postaci. Jakieś okulary, kapelusze, torebkę na ramię, czy po prostu inny kolor jakiegoś cosia. Najdroższe zaś zawierają gotowe zestawy dla danej postaci. Skórek i całej reszty pierdoletów są setki. Na dodatek dostajemy je losowo, więc jest na co przeznaczać zdobyte fundusze. W te skórki należałoby kogoś ubrać. Postaci do wyboru na stronę jest 7. Każda postać ma odmienne umiejętności i różnią się od siebie tak bardzo, jak tylko mogą. Kwiatki mają na przykład leczącego swoich słonecznika, kaktusa strzelającego kolcami albo muchołówkę ze stalowymi szczękami zjadającymi zombie w jednym klapnięciu dziobem. Wojskowy zombis potrafi zaś wskoczyć plecakiem odrzutowym na budynek, skąd noszona na ramieniu rakietnicą przyłoży duszącym się po uprzednio rzuconym granacie dymnym kwiatom. Każda z postaci ma wiele wariantów zdobywanych właśnie w zestawach zafoliowanych kart. Postać dzięki nim potrafi się zmienić diametralnie, na przykład swymi strzałami zamraża lub podpala, ma więcej życia, strzela celniej, szybciej, ma więcej amunicji zanim będzie musiała przeładować lub zamiast jednego mocniejszego pocisku specjalnego wystrzeli trzy słabsze. Każda postać osobno zdobywa doświadczenie, zwiększa umiejętności pasywne, a po dotarciu do maksymalnego 10 poziomu można ten poziom obniżyć i znów grać od pierwszego poziomu, dodając odznakę do chwalenia się w grze wieloosobowej. Także każdą z 14 postaci w grze można nabić teoretycznie 50 poziom, a każda postać ma kilkanaście wariantów, więc niech to ktoś za mnie policzy. Garden Warfare 2 daje nam 6 nowych postaci, po 3 na stronę. Pomarańcza z tarczą energetyczną, pan kukuryc z nalotem maślanym oraz przepiękną różę spowalniającą czas i zamieniającą przeciwnika w kozę. Szeregi zombie zasilili superbohater z ciosami karate, mały imp przyzywający na pole walki mecha oraz pirat strzelający z działa, który nie dość, że potrafi schować się w beczce i ją wysadzić, to jeszcze ma nierozłączną papugę, którą oczywiście sterujemy, ona atakuje kwiaty z powietrza i potrafi wezwać nalot. Każda postać ma po 3 umiejętności, z czego niektóre użyte uruchamiają kolejne 3 umiejętności, z czego na polu walki powstaje chaos. W pierwszej części gry, w trakcie większego starcia, przy przejmowaniu punktu często nie wiedziałem, co się dzieje. Teraz dzieje się jeszcze więcej i więcej i bywa, że kompletnie nie wiem, co się dzieje. Na szczęście to uczucie nie trwa długo, bo po wejściu w tak zwany młyn czasem nie zdążę odpalić umiejek, a już mam napis zabił cię ktoś tam. Każda umiejętność ma bardzo ładne i efektowne graficzne wizualizacje, dlatego odpalone naraz kilka z nich powoduje oczopląs. Tu ktoś płonie, tu para bucha z zamrożonego kogoś, tu dym, tu ktoś skacze, przelatują rakiety, wybuchy fasolek sięgają nieba, żeby nie było dość, to jeszcze uszy bombardują stęknięcia i piski walczących. Oczywiście dokładniejsze poznanie map pozwala zająć dobre miejsca i choć przez chwilę panować nad sytuacją, a cała reszta wydarzeń uzależniona jest od trybu gry i samych graczy. Czasem drużyna przeciwnika jest po prostu zbyt silna i nic nie da się zrobić. Na szczęście można opuścić serwer i dołączyć do walki w każdym momencie, nic nie tracąc. Mimo że to jest moim zdaniem największa wada,
tej gry, ten chaos, który czasami jest po prostu nie do przeskoczenia. Gra się bardzo, bardzo fajnie, a że bywa nerwowo, to jest przecież wpisane w każdą grę wieloosobową. Przyznam się, że ponownie zakochałem się bez pamięci. To nie jest ślepa miłość, bo mówię tu o oprawie graficznej. Jedynka powalała oddaniem klimatu sielskiego miasteczka w takiej animowanej oprawie. Tu jest jeszcze lepiej. Nie tylko technicznie jest idealnie, dbałość o detale, różnorodność i ten wszędobylski humor wyciekający z ekranu swą cukierkowatością, a jednocześnie karykaturą, to jest z jednej strony zombie. Przecież to jest klasyk horroru, a z drugiej kwiaty genialny pomysł i wykonanie majstersztyk. Z jednej strony piękne kolory, tęcza, obracam głowę, mam pochmurne niebo, nawiedzony dom naszpikowany nowoczesną elektroniką i zombie? Na dodatek te straszne zombie nie są takie wcale straszne, a kwiaty nie są takie słodkie. Nie każdego chciałoby się przytulić i to nie tylko dlatego, że w ich szeregach jest kaktus. To taki Shrek. Niby animacja, ale czy to na pewno jest dla dzieci? Cała oprawa audiowizualna zasługuje na najwyższe oceny. Odgłosy i muzyka także. Postacie w sumie nie mówią normalnie, raczej popiskują czy pod nosem mamroczą, także spolszczenie, pełne i na wysokim poziomie, obejmuje tylko napisy. Autorzy gry zapewnili pierwszej części wsparcie aż po samej koniec. W sumie były to tylko ciekawostki, na przykład weekendowe wydarzenie, jeśli rosiczki zjedzą 10 tysięcy przeciwników, to gracze dostaną kartę unikalnego kogoś tam. Ale miło było, że o grze pamiętali. W najważniejszym trybie graczy również nie brakowało. Miejmy nadzieję, że z drugą częścią będzie podobnie. Autorzy postanowili nagrodzić posiadaczy pierwszej części Garden Warfare i w zależności od uzyskanego poziomu ogólnego przyznali w GW2 zestawy zafoliowanych kart. Wystarczy podejść do budki na listy, aby odebrać nagrodę. Dostałem 4 z 5 możliwych zestawów. Odpowiadając na zadane przez siebie pytanie, tak, warto kupić Garden Warfare już teraz, choć 150 zł to duża kwota. Takie czasy, gry mamy coraz droższe. Ach, i pamiętajcie o tym, że gra do działania wymaga stałego połączenia z internetem. To też takie czasy. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i zapraszam na stronę www.fraspc.pl.